Tak więc siemaneczko, mori mili, w kolejnym odcinku z Fortnite'a. Dzisiaj pokażę wam coś nieśmiertnego. Spóźniłem się z nagrywkami z tym Halloween w Fortnite, który jest od wczoraj. Dzisiaj zagramy sobie z skinem tym. Dzisiaj zagramy z skinami. Ogólnie jest Halloween i są wyzwania w Fortnite koszmarów, czarów, czar. No i klątwa kreatywności, dostaniemy do takie też jakieś wyzwania do robienia i to też możemy te wyzwania też robić i to jest mega fajne. No i coś takiego, to chodzi jest od początku sezonu w sumie, więc to mnie nie interesuje. Chociaż obacz, te wiece poziom na przykład tego mamy, proszę, jakie mamy te piękne rzeczy i koszmarów czar, takie mamy wyzwania. I wyzwania! Barachunki w stoczni. Też bardzo fajnie. Dostajemy teraz tu 52 expa. Czajcie taką bazę. Tutaj tak samo 52 expa. Tu na dzisiaj poczytałem, tutaj dostajemy teraz po 52 expa. To jest mega fajne i szczycie będzie wbijać stopnie. Bo ja za niedługo będę robić też live w sumie Fortnite'a. Chciałabym jutro zrobić 3 odcinki. I chciałem ten jubileuszowy odcinek w końcu zrobić, nie? Bo warto by go zrobić niedawno, nie? A my dzisiaj idziemy grać sobie tym, no to skinem, po tym jeszcze skinem nie grałem w poprzednim sezonie, bo ja go mam od poprzedniego sezonu i jeszcze w ogóle nie grałem. No a jest Halloween, więc przez 5 dni powinno być, ale jest za to, że przez 4 dni, bo się trochę spóźniłem. Ja wiem czemu, czasami na mnie nagrywam, no przez jakieś tam dni, więc tak to co nie będzie. Ale odcinki z dnia pewno będą. Czasami będę robił przerwę, chociaż nie wiem teraz czemu zrobiłem 3-dniową przerwę, ale to tak, nie wiem, coś mi tak gustło, nie wiem czemu. Nie wiem czemu, dalej nie nagrałem przez 3 dni, chociaż no niektórych dobrze, nie, nie niektórych nie. Ale no lecimy z Fortnite'em jak zawsze. Ogólnie zrobimy takie coś, że na razie nie będę nagrywał Brawl Stars, tylko jak wejdziemy do odcinka jubileuszowego, wtedy będę nagrywał Brawl Stars. Tak będzie najlepiej po prostu, żebym miał chociaż chwilę nie nagrywania Brawl Stars, bo naprawdę no... Nie no, czasami pewnie nie będę nagrywał Brawl Stars. Bo to będzie oczywiste w sumie, bo czasami tak dużo nie gram Brawl Stars. Nie wiem. I na sobie ten skin wygląda podczas gry. I ogólnie zrobię też wyzwania po odcinku. Nie chcę robić wyzwań. Chociaż najlepiej będziemy wtedy robić, no to ty też pomyślimy, tak? No i mamy też taki oto bus. Jeszcze w ogóle nie grałem. Busem, oto tym. Więc to jest jakoś dobrze, bo nie grałem jeszcze w solówkę. To tak? Bo wczoraj nie grałem, nie wiem czemu. No wiadomo, wczoraj nie grałem w Fortnite'a. Znaczy, nie, no nie grałem, chociaż byłem na kreatywie. Nie grałem w ogóle surówek przez ten czas. W środę tylko zacząłem, tylko w środę zagrałem sobie koszmaru czar w Król Burzy, bo nowy tryb jest. Będę pokonać Króla Burzy. I też myślę, że go zagramy. Też będzie to nieoczywiste. No i zobaczymy, może naprawić teraz te botów, bo, ale chciałbym, żeby mnie naprawili, bo teraz, nie wiem, czekaj, teraz będą boty, bo teraz wtedy nie będę grał w Fortnite'a, nie? No się samolówki, tak? Wtedy będę nagrywał. Ale ta gra zaszukana według mnie. No popatrzcie widzowie, przecież... Jak on... Co w tej grze jednak boty? Ale widzieliście to widzowie? Ja nie mogę go trafić w te krzaczory, on... A dobra, już nie na czemu, bo tam w krzakach widzi wszystko jak przyceluje, więc... A ja nie widziałem, więc to była jego chyba przewaga. No kurde, zapomniałem o tym. Kurde, zapomniałem, no.
No tak, widzę takie coś, że jak widzowie się przybliży taką lupą, jakby to można nazwać, jakby się tą lufę na przykład, wiecie, przybliżyło, ona się, no nie, to wtedy widać przez wszystko, ja wam to tak zaprezentuję, jak będziemy tam, jest, ja to wam wszystko zaprezentuję. I nie wiem, może jednak, nie no, skinę nie zmieniam, chociaż mógłbym sobie zmienić, to mi się nawet nikt nie wyczuwa, ale zostawię go. Kilo może ten, o, zmienimy sobie na przykład, o, na jakiegoś tam, ale się tak zostawimy. Bo jest coś takiego, że jak się celuje, no to wtedy widać, widać wszystko, jak ktoś przycelił, więc to było jego taktyką, dobra, nie pomyślałem o tym w sumie. Zapomniałem o tym wallhackiem, bo to w sumie jak nazywam wallhackiem, że coś takiego na diet, zapomniałem, ale wiem, że to by wiem, że wiem, znaczy wiem na pewno, że to było, tylko że on w szaku był, nie? No nie, no to chyba mi był w sumie, bo on widział mnie przez te krzaże, ale on celował. Bez celowania to by mi nie trafił, on też nawet mnie nie chciał trafić. Bo myślę, na przykład mógłbym na przykład nie przybliżył może, albo może nie trafią, tak? Ale kuźwa, no byłoby. Na pewno bym go zabił, ale gdyby nie ten wallhack, no to... Nie, może bym go nie zabił chociaż, no bo miał większe szanse na zabicie mnie niż ja niego w sumie, więc... To było jako... gdyby powtórką, bo tak to by zginął na pewno. No ta muzyka! O, w tym busie, nie? Powiedziałem, że na to się urwane szufry. No, niestety zaraz sobie docięły te urwane szufry. I no i cóż, porobimy sobie tutaj chwileczki. O nie, po nagrywkach będę teraz tutaj robił jakieś rzeczy, więc się nie martwcie. Chciałbym tu nagrać dwa odcinki, bo to mam na razie dwa odcinki, a nie trzy. Tak, czy to wtedy byłby odcinek 251? No. Nie wiem, czy ten mój kolega na dnie na razie nie gra na PS-ie. W sumie on to co najmniej mało gra godzin, ale czy to na pewno będzie kiedyś gra. Mam nadzieję, że to chociaż będzie dobrze, nie? Dzisiaj czwarteczek. O, to ten typek będzie dobrze. Ja chcę polecę tutaj. Co to było? Co to było? Czy fake za tą też Kima lub ty? Co to było? Ej! Ale ciarki mi przeszły teraz, ty! Czy to był gracz, czy to był zombie, jak taki piłkarski? Co to było, ej? Ja się tego wystraszałem, myślałem, to będzie, to myślałem, to jest ten typek właśnie. Ogólnie w tym roku było właśnie, jak to się nazywało, to nie wiem wtedy, w którym roku było Halloween, ale chyba było w sezonie szóstym, coś tak mi się wydaje. Karta medalia powoduje przez 24 dni. Nie, nie jest to dupka, słodka mnie trochę irytuje. No chociaż, no wiem, mama, zagram teraz sobie króla burzy. Zagram sobie tak, bez tego. To jest jak gdyby taka historia i tutaj coś trzeba zrobić też kiedyś. Nie pomyślałam, ale to było dziwne. Znieść nawiedzone meble. No i tutaj zagramy sobie tą rundeczkę i kończymy odcinek. Znaczy, bo teraz na razie nagrywa mało. Jeśli mało odcinki trwają. No zobaczcie, po sumie to jest jak gdyby weekend, więc jutro bym mógł zaczynać już serię z karatywnego. I no, bo tam to nie będę zadziała, ale w tym tygodniu już może planuję coś takiego zrobić. Ciekawie będzie to do odcinku z tego kreatywnego, to na mnie się będę pisał kreatywny odcinek pierwszy, chociaż a może normalnie będę po prostu będę pisał, tak będzie w sumie najlepiej w sumie. I jak mi to jest niewielka, to na razie, że to chyba nagram odcinek z kreatywnego w sumie, bo tak jak gdyby było mi fajnie w sumie. Więc nawet byłoby to takie słoko. Też format, ale też kreatywny, będziemy to się bawić i myślę, że będzie po fajnie. I to jest jeszcze najgorsze. Nawałnica króla burzy. To mało osób taka poleci, ta cywilka chyba. No jest ten nasz boski teraz już tam z równowagi.
Co tam już chodzi w tym momencie, tak chodzisz? Co on robi? Co to ma być? Lepiej wygląda, jak to robi, ty, serio. Ale on jest dobry skurczybek chyba. Ale on jest mega dobry, on... On tak bije dużą ilością, że to jest szok. Czy nie znowu ratować tego, a czy nie? Głosy nie ratują po prostu. Ale stop! On już nie chce ratować. No. Oni wtedy nie chcą pomagać, w ogóle, teraz zagramy z tamtymi, z naszymi, z klubem, to oni będą ratować nas, bo to jest niemożliwe, żeby oni nie ratowali nas, nie? Żeby to jak oni będą chcą zgrać grę, skoro oni będą ratować? Co, oni nie widzieli nas, muszę sobie na tego, że nasz jest taki, no nie, a ja założyłem tych, bo w sumie ja bym tak bym ratował, niech to byłoby nawet oczywiste przy mnie trochę. No dobra, jaki mamy tam stopień karnet? 28, niedługo dochodzę do tego stopnia. 30. I jeszcze zaraz zagramy, ale zagramy tym razem wszyscy raz. Będę musiała robić trochę wyzwania, trzeba porobić. Nie. To będzie już ostatni na przykład raz, jak zagramy, bo pochowa już znaczy, no, bo to nie będziemy mogli ogóle grać. No ale no niestety, ta zona nas wszyscy ratować, to będzie na pewno to będzie coś chorobą, nie tylko ratować nas, tylko wyzwaniem jest to nawet oczywiste, nie? I może dlatego nas by zaratować, nie? Ale to chodzi o to, ja tutaj da się długo przeżyć, tylko ten jak gdyby boss bije, no nie wiecie, no tak, nie? Więc jest jak gdyby minusem. Co? Panie, a po co? A po co? No po co? No bo mnie tam nie było. Nie było mnie. Dobra, jest teraz tak. No to sobie bez akurat w sumie. That's more. No. Ja się zaraz jest koty, chyba nie da rady.
Ale ta muzyka najgorsza jest przede wszystkim. To chodzi z tym. Ale za psychol! Dobra. Nie chcę tylko przeczyć jednak. Dobra. Ale jak cię mam go pokonać? Nie wiem, tylko gówno bijać teraz, nie? Ja lecę! Łomatko! Mój błąd, mój błąd! Dobra. To z kanału nam nic nie robi, jak my będziemy takie, no i to my to nic nie na to, no. Ale on próbuje mnie zabić teraz, on próbuje mnie. Ona będzie używiony, więc... On jest oklejony, do tego trwała się przede wszystkim. Tam ten też był, zobaczcie. No, ale dajcie go tym miejscu. A ja potrzebowałam mundur do tego na pewno. Ale on jest dobry. Nie do strefy! O, mam nic trochę. To jest tylko, żeby od niego uciekać, żeby wszystkim, żeby wtedy nie ginąć. To jest ucieczka na pewno. I ja tak do tego korzystam z tej taktyki.
Trzeba od niego na pewno uciekać, to jest to pewne. Ale oberwał mocno teraz wszystko. Ale nie podaje się, nie podaje się ewidentnie. Tego też tam ginie u nas. Nie, teraz ginie. Znowu ktoś tam zginął. O nie, czemu ja do niego podchodzę? Mnie też trafi, ale oni nas ratują, to jest zakarcelne, no ten już ratuje dobrze. Do obok, więc ratuje też, nie? A tu chodzi o to, kiedy są typy u nas blisko, tak? U nas są typy blisko, to nas ratują. Nie? Więc to chyba tak wygląda w tej chwili, no nie, one ratują. Ale zostało mało, nie? Ale musimy. Niedługo też zmienia panu, no i będzie po problemie, nie? Mocno, ty, zreagowałem, że on jest twoje obity i będę też będzie go bijać teraz, jako zdrowie jego. Stać w tym miejscu najlepiej i wtedy wiadomo. Ja bym stał w tym miejscu i będę go tak obijał sobie, nie? Ale pałacie, on już mnie tak zrobił. Dzięki za... Nie chciałem też. Ale też nie on! To strasznie na mnie wrzuci, ale przyszedł nawet w sumie. Do nich najlepiej pójść i nas uratują. Generalnie. To nie są tygrzy, mamy leć, nie? Dawaj, ratuj, nie przejmuj się. Co za debil, no dobra. Ale to przed sobą uwierzcie, uwierzcie mi, to się nie da wygrać tej gry, naprawdę. Kto wygrał? Ale oglądamy, bo może wygrają też, nie? Działka najlepiej w sumie walić. Ale nie da się go zabić. Walkie! Ale on żyje! O co tu chodzi? Czemu on żyje nadal? Bardzo ja to zobaczę.
A da się w pół, nie na pewno. Rzeczywiście na pewno. No ale czekaj, no ale nadal żyje, no nie wiem, próbowałem, no chyba na zero miał. Popatrzcie, jak unosimy, że on wszystkich zabije, nie? On wszystkich zabije. Ale ma dużą siłę, nie? Te ściany ją zabija, nie? To jest dobry brak. Ale patrzcie, to mam już cały czas sobie skończył. Ciekawe, ile on w ogóle ma HP, ja jestem ciekaw, nie? Ale dużo, nadal nie dużo mam. I ten ginie już. Ale uciekł jakimś cudem. Sporo na siłę, ale na pewno ma sporo. I znowu obijanie w niego. Ale no... To mu tak nic nie da, tak go nie obiją, nie? Nieożywiony. Ale no... Ostatnie i to chyba już jest pani za niedługo. Jak on mija te sztuczki? Jak on go mija? Przecież jak byłem trochę szerszy, to mi za szerszy chobiją, nie? No teraz nieźle uciekł. Teraz nieźle uciekł. No, ale on na pewno ma dużo HP, ja jestem pewny po prostu tego. Co on robi? Co nie miało być? No ale kurczę, jak on też ma siłę, ile ma HP? On kiedyś musi zginąć, nie?
mnie to chyba chodzi koniec, że się tak daje po zarodzie. To jest budowy róg i będziesz obite po, wtedy będziesz pomiany wtedy. Możesz go w ogóle zabić? 7 osób zostało. Burzamy róg, teraz trzeba mieć tylko okazję do pobicia, nie? On zginął? Ten najkonniej w ogóle jeszcze nigdy nie zginął, ani razu. A to mu się teraz wydaje, bo teraz król burzy. On jest osłabiony teraz, on może go bić po prostu i zde. Aha! I teraz trzeba go po prostu obijać. O, ci już to wygraliście chyba. Bo teraz trzeba was zabić, nie? To przy tym trzeba tylko pindlać miejsca, nie? I ten burzony ruch coś daje. Coś daje, czyli ten ruch trzeba nie bijać. Ale patrzcie, ale coś? On jest spowiony jeszcze, na serio. To nie ma siły chyba, co tak daje. Ale to czy ten, a nie, ale ikonika na Ola Pros jest, no, nie widać teraz. Ta mu w sumie nic nie dała, ale już jestem na dobrze czeka, to możemy wyjść. No. Teraz tylko napadać go i wygrywamy. Dacie, jednak da się go zabić, ale fajne. No i koniec, coś tu przegrywa. Zabijcie go, proszę. Ale zobaczcie, co ja mam słabo w Kingie, czyli... Konik jest to dobry, on chyba nie nie będzie palony. Dostał mordę, dobra, ale... Ci oni nas dobrze grają. Zostało ich dwóch samych kompletnie, no i Lajk Konik nie nas zginął. Tylko on musi dobić, musi dobić go po prostu, musi dobić. Inaczej przegramy, ale on na pewno dobije do końca. Obi, no. Tamten ginie już. Dawaj, no on musi to wygrać. Jak on to przegra, to będzie przypał największy, nie? Dobra, no wygraliśmy już. Wygraliśmy.
koszmarne zwycięstwo. 19 minut my się naparzać, nie? Słuchajcie, da się wygrać giereczkę, da się wygrać jednak. Myślę, że się nie da, bo w sumie nawet dobrze bili. Słuchajcie, to byłoby na tyle tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podoba, zostawcie dzepeczkę w górę, do widzenia na następnego odcinka. Cześć, cześć!